Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Zaczynamy nasz set publicystyczny. Środa, więc moimi gośćmi są Marzena Nykiel. Bardzo Cię serdecznie witam. Dzień dobry. I Aleksandra Jakubowska. Dzień dobry. Dzień dobry. Olu, drogie panie, mieliśmy kwestię bardzo odległą od Polski, bo kwestie wyborów w Brazylii, zamieszek, do których tam doszło. No i nagle politycy opozycji złapali się kolejnego tematu, że tak oto u nas będzie wyglądało, jak już ta opozycja wygra wybory, bo oni z dużą pewnością mówią, że wygrają wybory, to, że podobno PiS rzuci się im do gardeł, wyjdzie na ulicę i tak dalej. No i Budka Borys no takiego tweeta, że tak powiem, pokazał, to pokażmy tego tweeta. Atak na Kapitol, zamieszki w Brazylii, brak szacunku dla instytucji publicznych, nieuznawanie demokratycznych rozstrzygnięć, strach przed wyborczą porażką to wspólny mianownik dla prawych populistów. Oni nie zasługują, by rządzić jakimkolwiek krajem. Napisał Borys Budka i szybko Borysowi Budce przypomniano, że przecież o ulicznych scenariuszach mówił Donald Tusk, który, jak pamiętacie, nie tak dawno, kilka miesięcy temu stwierdził, że policzymy się na ulicach, o żelaznej miotle i tak dalej, i tak dalej. I o jeszcze jednej kwestii, którą też pozwólcie, jeszcze zanim wam oddam głos, przypomnijmy sobie pewien pucz w 2016 roku i co się wyprawiało w Sejmie wtedy i pod Sejmem w grudniu 16 roku. Takich scen oczywiście było wiele, różnych innych, i chciałbym cię, Marzeno, spytać. To jest, oczywiście, że to jest hipokryzja, bo opozycja, pokazując coś, co dzieje się w Brazylii czy w Stanach, próbuje to zszyć z sytuacją polską. Co oni słabą pamięć mają? No, oni udają, że pamięci w ogóle nie, że nie było żadnej historii. Nie wszystko, co było kiedyś, przepada. Oni żyją tylko dniem dzisiejszym, jak mała dżownica w swoim małym świecie. Natomiast no, rzeczywiście Donald Tusk, tak jak mówisz, nie tylko zachęcał do tego, ale to wszystko przecież miało miejsce. Prawo i Sprawiedliwość przez wiele lat była w opozycji i nigdy nie dopuszczała do sytuacji jakiegoś siłowego przejścia. Tak. Zawsze jednak prawica polska mówi, że należy stać po stronie demokracji i prawem demokracji jest dokonywanie takich, a nie innych wyborów i decyzji, i należy uszanować te decyzje wyborców. Platforma, czy szerzej Koalicja Obywatelska, zawsze miała z tym problem. I to, co działo się, przecież ten pucz, który pokazywaliśmy przed chwilą, on nie trwał dzień czy dwa, to były wielodniowe działania, bardzo mocno podsycane, również z zewnątrz. Medialnie. Do tego były zapraszane media światowe, były inscenizacje, przecież osobliwa pamiętamy, jak Donalda Tuska we Wrocławiu w tym czasie. Tak, tak, to wszystko było skorelowane, te działania. Pan Diduszko jako tam jeden z przedstawicieli... Konający niby na ulicy, postrzelony. Tak, udawał postrzelonego przez policję. Pamiętamy, że to trwało przecież całe święta. Tak, był ten wigilijny pasztet, który przynoszono posłom opozycji. Posłanka Bucha śpiewająca "Nie pucz, kiedy odjadę". Tak, tak. Tak, no a przede wszystkim była to agresja, jakaś taka próba zamachu na budynki publiczne. Przecież posłowie... No, próba wdarcia się przecież do hotelu poselskiego, do Sejmu samego. Przecież prawda? Posłowie opozycji wwozili w bagażnikach rebeliantów, prawda? Atakowani byli wręcz fizycznie przedstawiciele obozu rządzącego, pani poseł Pawłowicz, pamiętamy, co wtedy się działo, która się wręcz zagrożona fizycznie, bo po prostu była atakowana. No wszystko to wpisywało się w cały scenariusz fizycznej zmiany rządu. To pamiętamy tych 16 punktów pana Kramka, który mówił: wyłączmy rząd, 16 punktów, jak to zrobić. No, ale tam też zaangażowano było w to samorządy, przedstawicieli sądownictwa. I to wszystko miało miejsce. I teraz pytanie, pozwolisz, Aleksandru, do ciebie. Czy
czy ktokolwiek wyciągnął wnioski z tego, co się w 2016 roku stało, bo mnie zawstydził ten film. Dlaczego? Ponieważ ja nawet o tym zapomniałem. No oczywiście dopamiętałem o puczu i tak dalej, ale jak się ogląda te materiały, które przed chwilą, fragment tylko z Telewizji Polskiej, to wtedy się zdaje sprawę, do czego mogło wtedy w Polsce dojść. No właśnie, o to chodzi, żeby nie przypominać, czego dosadny przykład dał Tusk w swoim pozwie przeciwko telewizji publicznej, tak, kiedy w dokumentalnym filmie przypomniano całą politykę resetu wobec Rosji, jaką ówczesny premier Donald Tusk wykonywał, więc tutaj też nie wypada przypominać, co się wtedy wydarzyło, a w ogóle to przecież nie my, prawda? To tak, zupełnie ktoś inny był. Jakaś inna platforma. My patrzymy dzisiaj na to, co się wydarzyło w 2016 roku w jakiś taki sposób, powiedziałabym, no, tragikomiczny z przewagą komicznego. No ten śmiertelnie ranny Diduszko, który cudownie zmartwychwstał, ta śpiewająca na trybunie mucha, ten pasztet, no wszystko nam się wydaje to śmieszne, to jest jakaś farsa, to, ale to naprawdę było bardzo poważne wydarzenie. Była ta scena, pamiętasz, jak próbowano pobić posła Suskiego, ktoś go popchnął, no tak, to była fizyczna agresja. Kwestia, prawda? Pani sędzi Pawłowicz, z jej czmychania z Sejmu, ataku demonstrantów wyrażał satysfakcję były prezydent Komorowski na wiecu KOD-u i to w towarzystwie dwóch kobiet. Pani poseł Żukowskiej i pani poseł Muchy, które w ogóle stały i się uśmiechały. No, gdzie ta solidarność kobieca, gdzie te feministki? No w końcu Krystyna Pawłowicz, nie da się ukryć, jest kobietą. No więc to wszystko, patrzymy na to z perspektywy, ale to była rzeczywiście, masz rację, szalenie groźna sytuacja, dlatego że no, tylko dzięki temu, że władza zachowała zimną krew i żelazne nerwy, nie doszło do czegoś, czego oczekiwali ci demonstranci i politycy. Tak. Wejścia policji do Sejmu, usunięcia z sali plenarnej parlamentarzystów, a może i tak komuś dalej, puszczą nerwy, prawda? I tak dalej. No więc do tego wszystkiego nie doszło i ten Donald Tusk we Wrocławiu czekający, co się będzie, i mówiący, miałem mówić tutaj o kulturze, ale w ostatniej chwili, kiedy docierają do mnie informacje, co się dzieje w Warszawie, to ja muszę i te takie tradycje na temat demokracji, poszanowania praw człowieka i tak dalej, i tak dalej. Z perspektywy czasu, w mojej ocenie, to był najgroźniejszy moment w czasie rządów Zjednoczonej Prawicy. Ja mam ogromny żal do władzy, że nie wyciągnęła również z tego wniosków karnych, ponieważ ja uważam, że po tym, co się stało, oczywiście posłowie mają immunitet sędziowski, ale banda naprawdę niebezpiecznych bojówkarzy pod Sejmem, przez których naprawdę mogło dojść do tragedii, i tu mam ogromny żal, że nie wyciągnięto z tego po prostu wniosków. Mam takie wrażenie, że puszczono to płazem, trochę na zasadzie takiej, o której Ola powiedziała, tak, że a no tragikomedia, prawda, ale z naciskiem na komedię, to bardzo słuszne. Ale zostawmy jakby odpowiedzialność, bo jeszcze jest pytanie, czy to jest też pomysł opozycji w takim, no, kurczącym się jednak coraz bardziej basenie z pomysłami. Zdecydowanie ten pomysł wróci bardzo mocno. Zresztą przez wszystkie lata rządów Prawa i Sprawiedliwości na różne sposoby, pod różnymi pretekstami tych ludzi na ulicę próbowano wyprowadzać. To robiły różne grupy, jak się ktoś zmęczył nawoływaniem Lecha Wałęsy do tego, żeby wychodzić na ulicę i zebrać te 2 miliony, to on stanie na czele. No to wtedy wyłaniała się Marta Lempart i też ją wspierano. I natychmiast wspólne zdjęcie z Tuskiem, pamiętacie? Tak. I zauważcie, że za każdym razem Platforma Obywatelska, koalicja można mówić szerzej, ale głównie to byli liderzy czy osoby wysoko postawione w Platformie, za każdym razem zachęcały ludzi, swój elektorat, do wychodzenia na ulicę. Bardzo mocno to było widoczne. A przecież wiadomo, no zawsze znajdzie się ktoś, kto jest nie do końca zrównoważony, kto potrzebuje wyładować publicznie swoje frustracje. Co więcej, potrzebuje przyzwolenia na agresję, którą chce wprowadzić w życie społeczne. I takie nawoływanie bardzo niebezpieczne było na porządku dziennym. Do tego, żeby zwykli ludzie wychodzili, i to, że drożyzna, że coś, wychodźcie, pokażcie swoje niezadowolenie, a z drugiej strony wszyscy ci ludzie, którzy chcieli wdać się w taką rebelię, mieli gwarancję bezkarności, bo przecież pojawiały się organizacje prawnicze i różne inne. No potem sądy, które, zresztą, prawda, które tak, uniewinniały taśmowo przecież. I to jest bardzo ważne, to jest bardzo ważne wskazanie i zachęta ludzi do agresji na ulicach, a do tego organizacje prawnicze, które mówiły, my weźmiemy was w
obronę. Za darmo. Tak, za darmo. I to było bardzo mocno przez media niektóre nagłośnione. Maciej Zęba powiedział mi teraz do ucha i słusznie, jeszcze jedną tylko kwestię, kończąc to, co powiedziała Marzena, że niektórzy bojownicy nawet po 10 tysięcy złotych odszkodowań dostali. Tak, ale ja, moja logika tak jakby no, nie potrafi zrozumieć jednej kwestii, ten przekaz dnia, bo przecież nie tylko Borys Budka pisał, to był taki przekaz przez wielu polityków powielany. Borys Budka ogródkami to tak powiedział, tak metaforycznie, w przenośnie, nie bardzo wiadomo, tak, w kogo chciał uderzyć, tak, ale wiadomo, w kogo chciał uderzyć. Natomiast ja nie bardzo rozumiem, kiedy ten atak na instytucje państwa po wyborach mają nastąpić. Czy jak zwycięży opozycja, no to wtedy ruszy prawica. Czy jak zwycięży prawica, to co? Kto wtedy ruszy? No, pamiętajmy o tym, że Komitet Obrony Demokracji, który wtedy był wiodącą siłą, już właściwie świętej pamięci można powiedzieć, prawda? On powstał 2 miesiące po demokratycznych wyborach w 2015 roku. Wybory były w październiku, Komitet Obrony Demokracji powstał... W sądownictwie jeszcze nie było zmian, które przyszły wiosną 16. w 2015 roku w grudniu. Tak. Więc już wtedy broniono demokracji, tylko nie wiadomo było przed kim, bo jeszcze żadnych ani projektów ustaw, ani żadnych działań tego rządu nie było. Więc to jest taka, z jednej strony taki nurt mówiący o tym, że wybory, jak przegramy, to na pewno te wybory będą sfałszowane, a z drugiej strony, jak wygramy, to ruszą na nas tłumy bojówkarzy prawicowych, tych samych bojówkarzy, którzy teraz rozwalają każde spotkanie Donalda Tuska i każde biuro poselskie Koalicji Obywatelskiej atakują. No tak, tutaj szuka się też usprawiedliwienia. Słyszałem w jednej z rozgłośni radiowęzła Agory taką rozmowę z jakimś panem profesorem, który to tłumaczył dokładnie, jak powiedziała przed chwilą Aleksandra, tylko z takim zaznaczeniem, że jak my będziemy robić awantury, no to jest słuszny gniew społeczny na sfałszowane wybory, zaznaczam, ale jak tamci, no to dzicz, prawda, prowokacja. No. Tak, a jednocześnie no, ta plątanina w tych zeznaniach jest tak już odrzucająca, bo tam nie ma logiki, to nie ma co się tego doszukiwać i to wynika to za każdym Czyli razem. Czyli cała nasza praca na marne idzie. Teraz, zupełnie, tak? To jest nieprzewidywalne. Znaczy, sen pijanego wariata, wszystko, co robi Platforma, no bo porównywanie teraz, że te sprzeczności w ogóle w samym tym jednym twicie pana Budki, bo ostatecznie on mówi, że w ogóle prawica nie zasługuje na rządy, ale to ona atakuje, natomiast skoro nie zasługuje na rządy, no to gdyby wygrała poprzez to sfałszowanie wyborów, co ma rzekomo nastąpić, to... Sama siebie zaatakuje. To, no właśnie nie wiadomo, kto kogo zaatakuje i czy wtedy taka rebelia jest uzasadniona ze strony tych niby demokratów obywatelskich. Nie nadążymy za tym. To jest po prostu chore. To jest ciągłe szukanie bata na PiS, to jest ciągłe takie używanie wszelkich sytuacji, które obserwujemy, do tego, żeby budzić nienawiść do Zjednoczonej Prawicy. To do Oli spytam, ale z czego wynika to postawienie na ewentualny siłowy, przecież też ta retoryka Tuska też jest taka straszliwie agresywna, przynajmniej kiedyś była, to... Czy to jest brak właśnie programu, czy to jest właśnie coś więcej, czy zapowiedź czegoś, może wytłumaczenie ewentualnie przegranych przez opozycję wyborów. No tak, bo to jest nurt programowy, został zastąpiony przez nurt rozliczeniowy. Jak się nie ma programu, to trzeba coś kogoś wsadzić ludziom do więzienia, dać. No, albo chleb, albo igrzyska, najlepiej jedno i drugie. Ale chleba to nie bardzo można dać, bo te pomysły, szczególnie prezentowane przez Neo Balcerowicza, to w drugiej części programu rozmawiać, tak. To są po prostu pogrążające, więc tego chleba to na pewno nie będzie. No więc trzeba dać igrzyska. No a jakie mogą być igrzyska? No... Niestety, natura ludzka jest taka, że są jednostki, których najbardziej cieszy nieszczęście i upadek innych. Im z wyższego konia ktoś spadnie, tym większa satysfakcja dla niektórych osobników. I to jest przekaz do takich osobników. I tu kropka musi... Tak, poza tym nic tak nie jednoczy jak wspólny wróg, a nie ma innej możliwości programowego zjednoczenia, więc się jednoczy wrogiem. No jeszcze o tym pogadamy w drugiej części naszego spotkania, na które już państwa zapraszam po krótkiej przerwie.